okablowanie krosowe to moim zdaniem jeden z najbardziej niedocenianych elementów tak systemów okablowania strukturalnego, jak infrastruktury data center w ogóle. W czasie budowy takiej infrastruktury, w momencie odbiorów, w zasadzie nie istnieje. Jeśli już, to na tym etapie mówimy o dostawie jakiejś liczby patchcordów o określonych parametrach. Okablowanie crossowe istotne staje się w momencie montażu urządzeń aktywnych, a to często już za późno, by cokolwiek zmienić. Natomiast nieprawidłowo wykonane okablowanie crossowe może na przykład zaburzyć obieg powietrza wewnątrz szaf, może wymknąć się spod kontroli do tego stopnia, że nie będziemy mogli zamknąć drzwi tych szaf, nie mówiąc już o panowaniu nad infrastrukturą administratorów, którzy przecież powinni wiedzieć, co z czym i w jaki sposób w data center się łączy. Dlatego przedstawiamy kilka naszych pomysłów, kilka rozwiązań dla prawidłowego zarządzania połączeniami crossowymi, rozwiązań, które są zgodne z normami, bo normy nie zapomniały o tym aspekcie, na przykład norma EN5600, która dotyczy data center. Są to także rozwiązania zgodne z dobrą praktyką. Pierwszy pomysł i pierwsze rozwiązanie to organizer kabli crossowych poziomy. O wysokości przede wszystkim 2U, chociaż dostępna jest wersja 1U. Ten organizer zapewni odpowiednie miejsce do złożenia zapasów kabli crossowych i tego właśnie wymaga norma EN5600. Został tak pomyślany i tak obliczony, żeby z jednej strony, czyli od góry i także od dołu, można było swobodnie wprowadzić 48 przewodów crossowych, takich standardowych patchcordów. Tak wygląda praktyczny sposób jego wykorzystania.